Dzień dobry lub dobry wieczór. Nazywam się Tomek Zieliński, jestem autorem bloga informatykzakładowy.pl, a dziś opowiem Wam o QR-kodach, czyli o sposobie na to, w jaki sposób jakiś napis lub ciąg bajtów zakodować w postaci czarno-białego kwadratowego obrazka, który będzie dało się odczytywać maszynowo. Jedno zastrzeżenie: jeśli ktoś chce wysłuchać tego wystąpienia, mając tylko audio, to może nie być najlepszy pomysł. To znaczy, spora część z tego, co będę mówił, wymaga obrazka czy ilustracji ze slajdów jako kontekstu. Bez tego no, to może się po prostu nie udać. Kody jednowymiarowe. Każdy praktycznie znaje ze sklepów, ponieważ na opakowaniach praktycznie wszystkiego, co możemy kupić w sklepie, znajduje się kod jednowymiarowy zalety są oczywiste. Jest bardzo prosty w odczycie. Ten odczyt jest niezawodny. Nie musimy za bardzo przejmować się kontrastem czy kolorystyką takiego kodu. No, po prostu bardzo łatwo jest go maszynowo odczytywać. Jest tylko jeden problem. Taki kod nie mieści zbyt dużo danych. Z reguły jest to kilkanaście, maksymalnie kilkadziesiąt cyfr. Ludzie, którzy Wymyślili różne sposoby na kodowanie liter w kodach jednowymiarowych. Zauważyli, że niestety taki kod on albo traci na pewności odczytu, albo robi się bardzo szeroki. No więc kolejnym krokiem ewolucji było wymyślenie kodów dwuwymiarowych, czyli takich, które zakodują więcej informacji już nie na linii, którą będziemy mogli odczytać, tylko na jakiejś powierzchni, którą będziemy musieli przeczytać, zdekodować. No, najprostszym pomysłem było po prostu ustawienie kilku kodów jednowymiarowych jeden nad drugim, co nie zwiększało aż tak bardzo pojemności. Natomiast potem pojawiły się różne inne sposoby. Tutaj widzimy, że niektóre z tych kodów są kwadratowe, mamy przykład okrą okrągłego kodu dwuwymiarowego, jakiś taki prostokątny. Który wydaje się, że przechowuje więcej informacji, i gdy tak sobie spojrzymy z większej odległości na te kody, no to będziemy mogli zauważyć, że niektóre z nich są prostsze do zauważenia, a inne trudniejsze. Krawędzie czy lokalizacje niektórych będzie po prostu łatwiej wyznaczyć metodami automatycznymi. Czasem. Kod, który trudno zlokalizować, yy, sprawdzi się dobrze. Jeśli na przykład mamy jakiś kod na karcie pokładowej, gdy jedziemy na lotnisko, no to wtedy będziemy tą kartę czy tę kartę przykładać yy, do czytników w wyznaczony sposób, w wyznaczonym miejscu. Przetykać ją do szybki, więc nie będzie problemu z ostrością i odczyt takiego kodu nie będzie stanowił problemu. Natomiast gdy mówimy o jakimś kodzie ogólnego przeznaczenia, taki, który miałby na przykład trafić na opakowanie jakichś produktów, no to tutaj byśmy chcieli, żeby pewność jego odczytu była jak największa, żeby kasjerka nie musiała się męczyć ileś razy przesuwając taki kod nad czytnikiem, tylko żeby on się odczytał za pierwszym razem. No tutaj widzimy parę różnych wariantów kodów czarno-białych. Kolejnym krokiem mogłyby być, Kody kolorowe, i faktycznie takie próby podjęto. Tutaj mamy kilka przykładów wielokolorowych kodów 2D, z których tak naprawdę Microsoft Tag był jedynym, który promowano i który zdawało się, że będzie mógł wejść, no, jeśli nie do powszechnego użytku, to przynajmniej do jakiejś tam klasy zastosowań. No, niestety okazało się, że po pierwsze nie potrzebujemy aż tyle informacji w kodzie 2D żeby zamiast czarno-białych kwadratów trzeba było wstawiać tu w tym przypadku kolorowe trójkąty i interpretować ich kolory. Natomiast jeśli faktycznie trzeba było y, przechować w kodzie dwumiarowym więcej informacji, no to większą pewność odczytu dawały jednak gęściejsze kody czarno-białe. Ilustracją tego jest ten sam kod dwuwymiarowy, tutaj jakiś kolorowy wariant QR-kodu, który był oświetlony, czy też był sfotografowany przy różnym oświetleniu. No widać, że już wystarczy różna temperatura barwowa tego oświetlenia, przy którym robimy fotografię, żeby kolory, czy też tło, były przedstawione zupełnie inaczej. No i robił się problem, to znaczy pewność Odczytania koloru danego kwadracika, danego pikselka, była dużo niższa niż to, czy on jest czarny, czy biały w przypadku dwuwymiarowych kodów QR zwykłych, klasycznych. No z tego, z tego właśnie powodu, dlatego że odczyt tych kolorowych wariantów był o wiele mniej pewny, i znacznie trudniej było zapewnić takie warunki oświetleniowe. Przy których się udawało, no to to wszystko sprawiło, że kolorowe kody nie weszły do użycia. Tak naprawdę y, nawet Microsoft Tag, który był promowany przez Microsoft, czyli dużego gracza, y, również z niego po paru latach y, prób zrezygnowano. Gdy popatrzymy sobie na przemysłowe czytniki kodów dwuwymiarowych. Tutaj mamy spory wybór na obrazku, to zobaczymy, że po pierwsze, spora część tych czytników ma własne źródło światła zazwyczaj dość mocne a po drugie, te czytniki są montowane w z góry określonym miejscu np. Na nad taśmą produkcyjną, na której przejeżdżają opakowania albo jakieś części opatrzone kodem dwuwymiarowym. I to sprawia, że nie ma na przykład problemu ze złapaniem ostrości, no bo z góry wiadomo, gdzie pudełka będą przejeżdżać, z góry wiadomo, jaka będzie odległość. No więc tutaj mamy jakby idealne warunki: dobre oświetlenie, pozycja kodu, której mniej więcej możemy się spodziewać, no i stała ogniskowa, dzięki czemu ten kod, który będziemy odczytywać, on zawsze będzie sfotografowany jako ostry. W przypadku kodów ogólnego przeznaczenia, takich jak QR-kody, no niestety nie mamy takiego luksusu. Wiemy dobrze, że QR-kody, jeśli są gdzieś wydrukowane, no to mogą się pognieść. Możemy podczas fotografowania tutaj złapać niejednorodne oświetlenie, dzięki czemu jeden narożnik, czyli jeden bok QR-kodu. Będzie oświetlony zupełnie inaczej niż druga część. Możemy złapać jakieś refleksy świetlne. Ten kod może być pobrudzony, może być nieostry. Więc w przypadku kodu ogólnego przeznaczenia musimy potrafić poradzić sobie ze wszystkimi tego typu problemami. I okazuje się, że QR kod z tych różnych wariantów, które mieliśmy na wcześniejszych obrazkach, radzi sobie najlepiej. I prawdopodobnie to była jedna z głównych przyczyn. Dla których zdobył tak dużą popularność. Przyjrzymy się teraz elementom konstrukcyjnym QR-codu, aby zrozumieć w jaki sposób jest skonstruowany, które części są obowiązkowe, no, po prostu będziemy potrafili rozróżnić poszczególne części składowe. Pierwszym, chyba najważniejszym elementem jest Finder Pattern, czyli tak zwany wzór pozycjonowania. Ten wzór pozwala szybko i łatwo. Wyznaczyć na zdjęciu czy na jakimś obrazku pozycję narożników QR kodu. Łatwość to jest oczywiście pojęcie względne. Chodzi tutaj o to, że gdy mamy w pamięci komputera reprezentację obrazka, no, na przykład w odcieniach szarości, to jesteśmy w stanie bardzo szybko przelecieć po wszystkich wierszach albo co, co drugi, co trzeci i znaleźć miejsca, w których jasność. Zmienia się w charakterystyczny sposób, czyli mamy jedną, jedną jednostkę czegoś ciemnego, potem jasnego, trzy ciemnego, no i ponownie jedna jasna, jedna ciemna. Gdy znajdziemy, na przykład skanując poziomo miejsca, w których występują takie zmiany, możemy przeskanować pionowo, i tam również powinniśmy znaleźć dokładnie taki sam wzór. Charakterystyczne jest to, że tutaj nie ma wymogu, abyśmy Mieli ten kod na obrazku prostopadle do krawędzi naszego zdjęcia. On może być obrócony pod dowolnym kątem i nadal będziemy w stanie znaleźć w ten sposób narożniki QR kodu. Jeśli chodzi o ich lokalizację w QR-kodzie, to mamy tutaj do czynienia z trzema narożnikami: oba górne i lewy dolny. Nie zaznaczyłem na obrazku obowiązkowej pustej przestrzeni, która powinna mieć cztery piksele, czy też cztery moduły, bo tak się nazywa te pikselki, białego miejsca dookoła. Natomiast tutaj te trzy wzorce wyszukiwania, które widzimy, one również od wewnętrznej strony będą otoczone białą obwódką. Ten, ten kolor zielony, który tu widzimy. To on zawsze w gotowym QR-kodzie będzie biały. Na tym slajdzie widzimy zrzut ekranu z oprogramowania, które rozpoznaje lokalizację takich narożników i wyznacza możliwe ułożenie QR-kodów. Tutaj widzimy, że, że te trzy kody, które są wydrukowane na kartkach, leżą sobie na stole, zostały znalezione prawidłowo, a te pomarańczowe linie, które je łączą, to są prawdopodobne boki. QR-kodu, czyli linie łączące te trzy narożniki. No i widać, że oprócz tego, że prawidłowo wyznaczono linie rzeczywiście leżące na QR-kodach, no to jest też kilka takich, które nie stanowią części tego kwadratu. Jeśli QR-kodów w danej scenie jest więcej, no to takie sytuacje będą się zdarzać i za chwilkę zastanowimy się, w jaki sposób można wyeliminować te fałszywe trafienia. Gdy prawidłowo wyznaczymy nie tylko narożniki, ale i rozmiar QR kodu, czyli przeczytamy informację, ile kwadracików spodziewamy się znaleźć pomiędzy tymi narożnikami, no to będziemy w stanie dość precyzyjnie wyznaczyć także lokalizację każdego kwadracika, czyli każdego modułu. Tutaj na obrazku widzimy, że taka lokalizacja czy też ta, takie odwzorowanie zostało wyznaczone prawidłowo. No, i dzięki temu y, każdy z tych punktów można y, zidentyfikować jako biały lub czarny. I zauważmy, że to będzie działało trochę lepiej niż wzięcie bitmapy, wzięcie zdjęcia i określenie od jakiego poziomu szarości mamy do czynienia z czernią, a od jakiego z bielą, bo tutaj możemy stosować y, jakiś taki algorytm, który będzie adaptował się do lokalnych y, warunków. Jeśli na przykład jeden róg tak jak tutaj będzie ciemniejszy, to nie musimy wyznaczać bieli i czerni na bazie globalnego oświetlenia, tylko możemy taki jeden moduł porównać z kilkoma albo kilkunastoma sąsiadami i wtedy będziemy wiedzieć jakie oświetlenie jest w pobliżu i czy kwadracik, który badamy, jest tak naprawdę ciemniejszy czy jaśniejszy od swoich sąsiadów. Mogliście zauważyć że QR-kody, które pojawiały się na poprzednich obrazkach są w cudzysłowie duże lub małe. To znaczy mają y, dużo albo mało kwadracików. Ich gęstość jest różna. Mamy 40 różnych możliwych y, QR-kodów, czy też rozmiarów QR-kodu, y, z których najmniejszy ma rozmiar 21 na 21 modułów, a największy aż 177 na 177 modułów. Oczywiście yy, im wyższy wariant, czyli im większa liczba kwadracików też modułów w QR kodzie, tym więcej pracy musi wykonać oprogramowanie, żeby prawidłowo taki kod rozpoznać i zinterpretować. Możemy zastanowić się, jaka jest pojemność QR kodu, no i tak naprawdę jak będziemy ją liczyć. Na pewno chcielibyśmy przewidzieć, czy jakiś tekst zmieści nam się w QR-kodzie. Tutaj na tym obrazku mamy QR-kod o wariancie numer 40, czyli największy możliwy. W tym QR-kodzie jest całkiem spory kawałek pierwszej księgi Pana Tadeusza. Widzimy tutaj, że w tym tekście są polskie literki, co oznacza, że to jest najprawdopodobniej jakiś napis zapisany jako UNICODE, co oznacza znowu, że tutaj prawdopodobnie zapisujemy bajty. W QR kodzie wariantu 40 jesteśmy w stanie zapisać aż 2953 bajty. Natomiast gdybyśmy ograniczyli się do samych cyfr dziesiętnych, to tutaj pojemność znacznie wzrośnie. Możemy zapisać do 7089 cyfr. Jeśli ograniczymy się do znaków alfanumerycznych, o tym jeszcze za chwilkę powiem, no to będzie ich 4296. To są maksymalne wartości, bo możemy regulować sobie odporność QR kodu na uszkodzenia i jeśli danych korekcyjnych będzie więcej, to pojemności tutaj podane będą odpowiednio mniejsze. Do tego tematu jeszcze wrócimy. Na QR kodach możemy znaleźć też wzór wyrównania, czyli alignment pattern. Ma on postać kwadratu z kropeczką w środku, jest to kwadrat obok pięciu modułów i jego obecność pozwala programowi, który rozpoznaje QR-kod, stwierdzić, czy dobrze zidentyfikowano narożniki QR-kodu. No, wynika to z tego, że gdy znamy już rozmiar, czy też wariant QR-kodu, to dokładnie wiemy, w którym miejscu taki wzór wyrównania ma się pojawić. Tylko na QR-kodzie o typie pierwszym nie ma ani jednego wzoru wyrównania. Teraz, gdy przypomnimy sobie obrazek, który widzieliśmy wcześniej, to widzimy, że tutaj algorytm rozpoznający obraz faktycznie korzysta z tych danych pomocniczych, i te niebieskie krobeczki, które widzimy na ekranie, to są właśnie wzory wyrównania, które zostały zidentyfikowane na obrazkach, i ich obecność tak naprawdę potwierdza, że Lokalizacja czy ułożenie QR kodu zostały wyznaczone poprawnie. Kolejnym elementem QR codu, który zawsze występuje w każdym QR-kodzie, jest tak zwany wzór synchronizacji. Jest to czarno-biała drabinka, która pomaga w określeniu jak duży jest rozmiar danego kodu. No tutaj między narożnikami, czyli między wzorcami wyrównania, zawsze znajduje się dwa paski na przemian białe i czarne. Jeśli dobrze wyznaczyliśmy współrzędne wzoru wyrównania, to możemy sobie zliczyć, ile we wzorze synchronizacji będzie czarnych kwadracików, i w ten sposób będziemy w stanie wyznaczyć rozmiar kodu, który chcemy przeczytać. Wzór synchronizacji mógłby jednak nie wystarczyć. To znaczy, gdybyśmy próbowali przeczytać tą drabinkę białych i czarnych elementów z jakiegoś zniekształconego QR kodu, no to to by nam się mogło nie udać, moglibyśmy dostać jakieś bezsensowne informacje. Więc w QR kodach o rozmiarach 7 lub większych, czyli tych trudniejszych do odczytania, no bo już takich troszkę gęściejszych, tam występują bloki z informacją o wersji. Zawartość tych bloków nie zależy w żaden sposób od niczego innego, tylko od Rozmiaru danego QR-kodu. Więc wszystkie QR-kody na świecie o danym rozmiarze zawsze te bloki będą miały identyczne. Ta zawartość jest odbita symetrycznie, zdublowana. Jest tam 6 bitów danych i 12 bitów korekcyjnych. W taki sposób, aby nawet przy uszkodzeniu jakiegoś kawałka nadal dało się odczytać tę informację o rozmiarze danego kodu. Ta nadmiarowa informacja. Przechowywana i we wzorze synchronizacji inf i informacji o wersji, ona jest kluczowa, żeby prawidłowo dany QR kod odczytać. Dlatego pojawia się na nim dwukrotnie. Ostatnim składnikiem QR kodu, o którym nie będziemy na razie mówić, bo do niego jeszcze wrócimy, będzie informacja o formacie danego QR kodu. Na razie to zostawiamy, do tego tematu jeszcze wrócimy. Gdy dodamy te wszystkie elementy, o których przed chwilą mówiliśmy, no to będziemy w stanie yy, wyznaczyć tak zwany obszar chroniony, czyli te wszystkie techniczne kawałki QR-kodu, które nie, nie będą przenosiły informacji o naszej zawartości, czy też o ładunku, który chcemy umieścić w QR-kodzie. Widać oczywiście, że im wyższy typ QR-kodu, tym więcej kwadracików do swobodnego wykorzystania będziemy mieli. Natomiast zawsze będziemy starali się konstruować jak najmniejszy QR-kod, no bo im mniej tych kwadracików zawiera, tym większa jest niezawodność odczytu. I to tyle, jeśli chodzi o budowę QR-kodu. Poznaliśmy wszystkie elementy, które są tutaj wyróżnione kolorami, no i w tej chwili tak naprawdę potrafimy je już nazwać. Możemy zmienić temat i zastanowić się, w jaki sposób będziemy... Przechowywać informacje i w jaki sposób będziemy je kodować. Zastanówmy się, w jaki sposób będziemy wypełniać treścią puste przestrzenie w QR-kodzie. No, okazuje się, że tutaj algorytm jest ustalony. Zaczynamy od prawego dolnego rogu i zygzakiem jedziemy tyle do góry, ile się da, przeskakując ewentualne przeszkody, takie jak yy, wzory wyrównania. Gdy dojdziemy do samej góry, przeskakujemy o jeden rządek dwupikselowy w lewo i zaczynamy zygzakiem wypełniać QR-kod jadąc w dół. No i tak zmieniając kolejność, przesuwając się cały, cały czas w lewo, dojedziemy aż do końca QR-kodu, czyli wypełnimy wszystko. Wiemy stąd, że to, co musimy zakodować, to musi być tak naprawdę ciąg bitów, czyli zer i jedynek, które będziemy w stanie przedstawiać jako kwadraciki czarne, i białe. Bit to jest 0 albo 1, czyli najmniejsza niepodzielna ilość informacji, jaką przetwarzamy w systemach komputerowych. Częściej operujemy jednak na bajtach. No bajt z definicji to jest 8 bitów. No i z tego by wynikało, że jeśli chcielibyśmy jakiś plik na przykład zapisać w QR kodzie, no to sprawdzimy, ile ma bajtów, pomnożymy przez 8 i będziemy wiedzieli ile bitów potrzebujemy, no, czyli na przykład jesteśmy w stanie sprawdzić jak duży QR kod musimy przygotować, by wypełnić go taką treścią. Okazuje się jednak, że twórcy QR kodu zoptymalizowali nieco ten proces i na przykład jedna cyfra zajmuje mniej niż 8 bitów. A konkretnie zajmuje 3 i 1 trzecią bita. To, gdy pierwszy raz na to spojrzymy, to się wydaje kompletnie bezsensowne, no bo y, jeśli bit jest elementarną jednostką informacji, no to co to miałoby oznaczać, że y, nagle mamy do czynienia z 1 trzecią bita? No, cały sekret tkwi w tym, że będziemy tutaj patrzeć nie na to, w jaki sposób zapisujemy jedną cyferkę, ale w jaki sposób zapisujemy trzy cyferki. No, jesteśmy w stanie zapisać trzy cyfry dziesiętne na 10 bitach. Programiści już pewnie wiedzą o co chodzi. Wyjaśnienie dla osób mniej związanych z branżą IT. Jeśli mamy trzy cyferki to jest dokładnie tysiąc kombinacji w jakich możemy je ułożyć. Czyli zaczynając od trzech zer, dwa i jedynka, dwa i tak dalej, Aż do trzech dziewiątek. Takich kombinacji będzie dokładnie tysiąc. Czyli 10 do potęgi trzeciej. Natomiast, gdy patrzymy na bity, czyli na arytmetykę dwójkową, mając 10 bitów, jesteśmy w stanie ustawić je w 1024 kombinacjach, czyli 2 do potęgi 10. I tutaj widzimy, że skoro 3 cyfry to jest 1000 kombinacji, a 10 bitów to jest 1024 kombinacje, no to jesteśmy w stanie każdej kombinacji trzech cyfr przypisać odpowiednią kombinację jedynek i zer 10 jedynek i zer, czyli 10 bitów. I zostaną nam jeszcze 24 niewykorzystane kombinacje. No, to z tą stratą tam na poziomie 2%, musimy się pogodzić. I w tym właśnie tkwi sekret kodowania cyferki na 3 i 1 trzeci bitów. To oznacza tak naprawdę, że trzy cyfry jesteśmy w stanie zapisać na 10 bitach, jeśli oczywiście. Liczba cyferek, które chcemy w korekcie zapisać, nie dzieli się przez 3, no to dwie ostatnie jesteśmy w stanie zapisać na y, chyba 6 bitach, a pojedynczą ostatnią na czterech, y, więc to nam ostatecznie ten ułamek odrobinkę zmieni. Y, ale zasada jest właśnie taka, jeśli chodzi o zapisywanie znaków, znaków alfanumerycznych, czyli to, co zapowiadałem wcześniej, to jeden znak. Możemy zapisać na 5,5 ,5 bitach. I tutaj już domyślamy się o co chodzi. To znaczy, będziemy patrzeć tak naprawdę na parę znaków, bo każde dwa znaki będziemy w stanie zapisać na 11 bitach. To nie oznacza, że mamy pełną dowolność w wyborze tych znaków. Tak naprawdę będziemy mieli y, słownik 45 znaków, w których znajdą się y, wszystkie cyfry dziesiętne. Wszystkie duże litery z angielskiego alfabetu, i parę znaków specjalnych, takich jak plus, minus, kropka, spacja, to istotne i takich, i ten alfabet, czy też ten zbiór symboli ma 45 znaków. Łatwo policzyć, że dwa znaki to jest jedna z 2025 kombinacji. No, 45 do potęgi drugiej. Natomiast 11 bitów. To jest 2048 kombinacji i znowu okazuje się, że każdą parę znaków z tej ramki jesteśmy w stanie ponumerować i tak naprawdę w 11 bitach zmieścimy dokładnie informację o tym, która para znaków się tam znajdzie. No i oczywiście, gdy, gdyby zdarzyło się, że znaków będzie nieparzyście wiele, no to ostatni znak będziemy musieli zapisać 6 bitami. Kolejny fajny pomysł twórców QR-kodów. Te różne typy zapisu, czyli alfanumeryczny, albo wyłącznie cyfry dziesiętne, albo pełne bajty, możemy sobie przeplatać w miarę dowolnie. To znaczy w jednym ładunku, który będzie umieszczony w QR-kodzie, może występować wiele różnych bloków, które będą się przeplatać. Tutaj na obrazku widzimy taki właśnie podział. W związku z tym, że na początku występują małe litery, których nie ma w tym trybie alfanumerycznym, no to mamy tryb bajtowy, w którym jeden znak jest kodowany na 8 bitach. Zauważmy, że potrzebujemy jeszcze kilkanaście bitów nagłówka, w którym umieścimy informację, po pierwsze jaki jest typ bloku, a po drugie, ile znaków nastąpi po tym nagłówku. Więc w tym przypadku mamy 12 bitów nagłówka tego czerwonego bloku z napisem. Potem następuje w tym podanym przykładzie, następuje blok numeryczny, który będzie miał wprawdzie narzut 14 bitów na nagłówka, ale potem jak dobrze wiemy, zamiast 8 bitów na jeden znak będziemy mieli tylko 3 i 1 trzecią, czyli spora oszczędność. Dlatego yy, te wszystkie znaki, które, które dalej następują, czyli 100 cyferek zajmą nie 800 bitów, tylko tak jak tutaj widać. 334. No, ostatnie ileś znaków, czyli seria 6 kropek, kodujemy w trybie alfanumerycznym, ponieważ kropka tam występuje i to nam daje również oszczędność. Te 6 znaków razem z nagłówkiem zajmie jedynie 46 bitów. I teraz, gdy popatrzymy sobie na podsumowanie, gdybyśmy użyli wariantu, który ma wszystkie znaki zapisane jako bajty, czyli po 8 bitów na jeden znak, no to zużylibyśmy 1020 bitów. Natomiast w wariancie zoptymalizowanym jest ich jedynie 566. Widzimy to w ramce na żółtym tle. To oznacza, że ten, ta nasza zawartość kodowana wyłącznie na bajtach wymagałaby QR kodu w wersji 6. A gdy zoptymalizujemy zawartość ładunku, no to wystarczy nam qr kod rozmiaru czwartego. Tu widzimy bardziej skomplikowany przykład, w którym bloków jest aż 15, przeplatają się, i tu również widzimy, w prawym górnym rogu jest ramka. Widzimy, że zamiast 2652 bitów potrzebujemy jedynie 1784. Czyli jakieś 30% oszczędności. I również tutaj jesteśmy w stanie, dzięki optymalizacjom, zejść z QR kodu w wersji 12 do wersji 9. Wiemy o tym, że QR kody mają być odporne na uszkodzenia fragmentów obrazka. Zastanówmy się, w jaki spo sposób można by naiwnie zaimplementować taką ochronę. Prostym pomysłem jest zduplikowanie wielokrotne. Takiej informacji. Tutaj zapisaliśmy ten sam ciąg trzykrotnie, z nadzieją, że jeśli będzie jakieś uszkodzenie, no to może nie dotknie dokładnie tych samych fragmentów i będziemy w stanie odtworzyć y, uszkodzone fragmenty z drugiej albo trzeciej kopii. Niestety, może się zdarzyć, że te same fragmenty zostaną uszkodzone we wszystkich trzech kopiach i wtedy utracimy przekaz, który chcieliśmy zawrzeć w QR-kodzie. Co możemy zrobić w takiej sytuacji? Możemy użyć wyrafinowanego wynalazku matematycznego, czyli kodowanie Reda Solomona. Nie będę próbował opowiedzieć w tym miejscu, czym dokładnie jest takie kodowanie, bo wymaga to znajomości algebry na poziomie akademickim, czyli znajomości takich pojęć jak pierścienie, ciała, grupy i pojawia się tu bardzo dużo bardzo złożonych wielomianów. Nauczyłem się tego na studiach. Nie pamiętam szczegółów, więc musiałbym sobie przypomnieć. Natomiast to na wykładzie zajęło ładnych kilka godzin wytłumaczenie, na czym polega kodowanie Reda Salomona. Tyle czasu nie mamy, więc ograniczę się jedynie do stwierdzenia, że to jest chytry sposób na to, aby dodać trochę nadmiarowych informacji do jakiegoś napisu. I aby każdy fragment tego napisu mógł zostać utracony, a my będziemy nadal w stanie odczytać pierwotną informację, którą umieściliśmy w danym napisie. W QR-kodach zawsze mamy do czynienia z jednym z czterech poziomów korekcji błędów: standardowy L, w którym dane korekcyjne stanowią 20% z treści, poprzez typ M i Q. Aż do poziomu H, w którym 66% treści to dane korekcyjne, a jedynie 30%, 34% treści to wiadomość, yy, którą umieścił tam użytkownik. W zależności od tego, jaki poziom korekcji błędów użyjemy, będzie zmieniać się liczba modułów, które mogą ulec uszkodzeniu. W wariancie L, przy 20% danych korekcyjnych w treści kodu, jesteśmy w stanie utracić. Do 7% modułów, czyli taki, taka część może zostać odczytana niepoprawnie, a kod dalej będzie zdekodowany. Potem w wariantach M i Q ta liczba nadmiarowych danych rośnie i koniec końców w, w poziomie H, czyli tym, który ma najwięcej danych korekcyjnych, jesteśmy w stanie utracić nawet 30% treści, czyli no, można powiedzieć, że prawie 1 trzecią QR-kodu możemy stracić. I nadal będziemy w stanie poprawnie odczytać treść, która była tam umieszczona. I w przeciwieństwie do tego przykładu, w którym y, pokazywałem, że jeśli będą trzy kopie i w każdej treści będzie uszkodzona w tym samym miejscu, no to tracimy dane, tutaj nie ma znaczenia, które bity utracimy, to dzięki kodowaniu Reda Salomona y, nie ma znaczenia. Możemy utracić dowolny fragment QR-kodu czy też dowolny fragment ładunku i nadal zdekodowanie nam się uda. Trzeba też pamiętać, że gdy patrzymy oczami na QR-kod, w którym ktoś wyrwał na przykład dziurę, czy wyciął środek, no to będziemy widzieć, że, że środka nie ma i że tam yy, nie ma co próbować odczytywać informacji w miejscu, z których one po prostu znikły. Natomiast w przypadku algorytmów, które odczytują zawartość QR-kodu, no to nie przekazujemy informacji o tym, czy udało nam się jakiś fragment zdekodować poprawnie, czy nie. Tego po prostu nie wiemy. Dlatego no, w przypadku jakiegoś tutaj ceglanego muru i dziury w środku QR-kodu, no to do algorytmu trafi jakaś informacja o tym kawałku cegły, yy, My, patrząc oczami, wiemy, że ona będzie nieprawdziwa, ale algorytm nie może tego wiedzieć. On dostanie po prostu jakieś dane, dostanie jakiś obrazek i będzie musiał sobie poradzić bez informacji, czy też bez wskazówek, który fragment jest bardziej pewny, a który jest mniej pewny. Analogicznie, gdy przed chwilą widzieliśmy te paski z danymi korekcyjnymi w wariancie H. Dopóki tracimy nie więcej niż 30% bitów to będziemy w stanie taką wiadomość zrekonstruować i nie będzie miało znaczenia, które bity tra tracimy. To może być dowolna kombinacja nie więcej niż 30% bitów i nadal nam się uda. Jedna rzecz, o której nie powiedziałem wcześniej gdy, po gdy pokazywałem w jaki sposób wypełniane są kolejno kwadraciki QR-kodów. W przypadku większych wersji kodu yy, te dane nie będą zapisane tak całkiem po kolei, tylko będą trochę przemieszane w taki sposób, aby na przykład sąsiadujące w tekście literki, czy sąsiadujące w ładunku bajty nie leżały na obrazku obok siebie, co pomaga w późniejszym dekodowaniu z informacji nadmiarowych. Tutaj widzimy na przykład, że ta pierwsza literka tekstu, która sobie no dziko rotuje, po prawej stronie. Tam zmieniają się bity odpowiedzialne za tą literkę. Natomiast na środku i po lewej stronie to, co się zmienia, to są nadmiarowe informacje korekcyjne. I widzimy, że informacje korekcyjne, odpowiedzialne za, napra za potencjalną naprawę tej pierwszej literki, one są rozstrzelone po większej przestrzeni. To nie jest jeden blok czy jeden pasek. No bo wiadomo, że jeśli jeśli w przyrodzie QR-kod zostaje uszkodzony, no to najczęściej z tego powodu, że albo któryś narożnik się urwie, albo chlapnie jakaś farba czy cokolwiek, czy zamarzamy kawałek flamastrem, więc w cudzysłowie geograficzne rozproszenie tych informacji ułatwia późniejszą rekonstrukcję danych. Zastanówmy się teraz, co by było gdybyśmy chcieli w QR-kodzie zapisać same zera albo same jedynki. No dostaniemy takie obrazki jak tutaj widać. Zaznaczam to nie są QR-kody. Nie, nie ma co próbować ich odczytać bo te yy, obrazeczki one są nielegalne. Mają nieprawidłowe kodowanie więc nie uda się zdekodować niczego. Yy. I problem tutaj polega na tym, że tak naprawdę, jeśli będziemy mieli za duże przestrzenie jednego koloru, no to może się okazać, że kamera troszkę tutaj zwiększy dynamikę i będzie na przykład różne odcienie szarości opakowania, na którym ten kod jest wydrukowany. Albo jeśli ten kod będzie cały czarny no że y, jakieś odblaski światła będą udawać, w słowiu y, białe kwadraciki. Y, takie duże obszary one sprawiałyby problem, więc y, standard QR-kodu dba o to aby takie rzeczy się nie działy. W jaki sposób? Na ten ładunek, który przed chwilą widzieliśmy czyli na reprezentację naszego oryginalnego tekstu lub ciągu bajtów musi zostać nałożona tak zwana maska. Dla programistów jest to zwyczajny XOR, czyli operacja logiczna polegająca na tym, że jeśli maska ma czarny kwadracik w jakimś miejscu, to odwracamy wartość piksela z pierwotnego obrazka. No, widać, że po prawej stronie będziemy mieli rezultat, ale najważniejsze jest to, że jeśli przeprowadzimy taką operację dwukrotnie, czyli dwukrotnie nałożymy maskę, no to wtedy dostajemy z powrotem pierwotny obrazek, czyli ten ładunek, o który nam chodziło. I teraz możemy wrócić do tego elementu, którego nie omówiliśmy wcześniej, czyli do informacji o formacie. Będziemy mieli do wyboru kilka różnych masek i musimy zachować informację, której użyliśmy. Musimy też przechować informacje, jaki jest wybrany poziom korekcji błędów. Te informacje są kluczowe, więc będą przechowywane tuż obok wzorów pozycjonowania, czyli tych kawałków QR-kodu, które i tak muszą zostać poprawnie rozpoznane, więc no, tam raczej nie będziemy spodziewać się jakichś uszkodzeń. Każdy bit tego zestawu informacji pojawi się na QR-kodzie dwukrotnie, Wokół lewego górnego znacznika pozycjonowania będziemy mieli komplet informacji, czyli wszystkie 15 bitów. Natomiast obok dolnego będzie pierwszych 7, a obok górnego prawego kolejnych 8, które z, z których oba zestawy będą kopią tego, co jest po lewej stronie u góry. Dzięki temu Możemy mieć nadzieję, że nawet przy jakichś uszkodzeniach QR-kodu będziemy w stanie znaleźć przynajmniej jeden poprawny komplet informacji. Co się tam znajduje? Tak jak mówiłem, przede wszystkim na dwóch bitach informacja o poziomie korekcji błędów, to jest ten czerwony fragment. Na trzech bitach kodujemy informację o użytej masce, o tym będzie za moment. A na pozostałych 10 bitach nadmiarowe dane korekcyjne, które sprawiają, że z tych 15 bitów możemy chyba 5 utracić i nadal być w stanie zrekonstruować wiadomość, której potrzebujemy, czyli tak naprawdę 5 bitów opisujących maskę i poziom korekcji błędów. Możliwe maski. Na obrazku widzimy 8 różnych masek. Pierwsza z nich to jest po prostu Szachownica. Mamy linie poziome, linie pionowe, linie skośne, troszkę większą szachownicę, bardziej prostokątną i jeszcze trzy wzorki, które trudno opisać jednym słowem. Któryś musi być użyty. Gdy któregoś użyjemy, musimy zapisać w kubekodzie informację, który był użyty. No bo tylko w ten sposób będziemy w stanie nałożyć go ponownie i w ten sposób usunąć go de facto z treści, którą będziemy dekodować. W jaki sposób wybierzemy najlepszy? Standard QR-kodu mówi, że musimy spróbować wszystkie możliwości i zdecydować się na tę, która zdobędzie najmniej punktów karnych. No to oczywiście pojawia się pytanie, za co różne, różne warianty dostały punkty karne. Oczywiście przyjrzymy się tej opcji. Gdy wyznaczymy sobie któryś wariant, to będziemy przyznawać punkty karne za poszczególne sytuacje. Po pierwsze, będziemy patrzeć, ile jest kresek pionowych i poziomych o rozmiarze 5 lub dłuższych. Im dłuższa, tym gorzej, to znaczy im, im dłuższa kreska, tym więcej punktów karnych. No, widać tutaj, że punktów karnych nie da się całkiem uniknąć, no bo standardowe, obowiązkowe elementy QR-kodu Również spełniało te kryteria. No, ale tutaj głównie chodzi o policzenie, ile innych nieplanowanych kresek w jednym kolorze się w QR-kodzie znajdzie. Drugi zestaw punktów karnych. Patrzymy sobie na QR-code i liczymy, ile jest miejsc, w których można dopatrywać się fałszywego kawałka wzoru pozycjonowania, czyli sekwencji, w której mamy Cztery białe piksele, potem czarny, biały, trzy czarne, biały, czarny, biały. Ponieważ taka sekwencja e, albo taka, lub, lub symetrycznie odwrotna, zaczynająca się e, od czterech białych pikseli lub kończona, kończąca czterymi białymi pikselami, to właśnie taka sekwencja e, może być pomylona z wzorem pozycjonowania e, rzeczywiście wskazującym na różniki QR kodu i im więcej takich fałszywych kawałków można zidentyfikować, tym gorzej. I tym więcej punktów karnych przyznamy. A nie będę tutaj podawał konkretnych liczb, jakie, jakie są przypisane. To każdy zainteresowany sobie znajdzie. Natomiast to nie jest jeszcze wszystko. Dwie ostatnie rzeczy, za które QR-kod dostaje punkty karne. Po pierwsze, za każdy kwadrat 2 na 2 w tym samym kolorze. No i tutaj po lewej stronie czerwonymi kropeczkami zaznaczony jest zaznaczone jest każde takie miejsce na tym przykładowym QR kodzie i y, każda taka kropeczka, widać, że niektóre pojawił się na pewno, y, jest odpowiedzialna za ileś tam punktów karnych. I ostatnią rzeczą, jaką, jaka będzie brana pod uwagę, to jest balans bieli i czerni. Im większa równowaga tym lepiej celujemy między 40 między proporcjami niegorszymi niż 45% do 55% jeśli y, następuje nierównowaga no to za każde 5 punktów procentowych zaburzenia są punkty karne czyli jeśli będzie poniżej 45% jednego z kolorów no to będą punkty karne jeśli poniżej 40 będą podwojone jeśli poniżej 35, potrojone i tak dalej. Zależy nam na, ty, na tym, żeby bieli i czerni było na obrazku mniej więcej tyle samo. I to wszystko. Gdy policzymy punkty karne dla wszystkich ośmiu wariantów, no to standard mówi, że mamy wybrać ten, który ma tych punktów karnych najmniej i to właśnie jest QR-kod, który wyznaczyliśmy. I tutaj robota jest już jakby skończona. Przyjrzymy się teraz różnym sztuczkom i trikom, które ludzie zaczęli robić podczas konstruowania QR-kodów. Pierwszą sztuczką, na jaką możemy trafić, są tak zwane półtony. Na podanej poniżej stronie internetowej zobaczymy takie obrazki, jakie, jakie tutaj widać. No i widzimy, że pojedyncze moduły, czyli pojedyncze piksele, tak naprawdę składają się. Z dziewięciu mniejszych kwadracików każdy. No i to możemy się spodziewać, że jeśli z tych dziewięciu kwadracików e, czarnych będzie 0, 1 lub 2, to taki piksel nadal będzie rozpoznawany jako jasny. A jeśli tam będzie 7, 8, 9 e, czarnych pikseli, no to ten duży, cał, globalnie liczony moduł, no to on e, z dużym prawdopodobieństwem będzie rozpoznany jako ciemny. No i biorąc pod uwagę, że część danych w QR-kodzie może być przekłamanych, no bo zostaną skorygowane i gdy zrobimy jeszcze parę chytrych sztuczek, które są opisane na stronie internetowej o adresie tutaj poniżej, no to wychodzą nam takie fajne efekty. Tutaj mamy obrazkowy schemat w jaki sposób twórcy tych QR-kodów miksowali treść qr-kodu z rzeczywistymi obrazkami. Widać, że spora pomysłowość za tym stoi, ale najlepsze jest to, że nie musimy ograniczać się do samych tylko obrazków. W taki sam sposób można przygotować każdą klatkę filmu i wtedy zobaczymy coś takiego. No, gdy zobaczyłem to za pierwszym razem, no to szczęka mi trochę opadła, bo każda klatka z tej animacji, którą tu widzimy, to jest Prawidłowy QR Code możemy spauzować sobie odtwarzanie tej animacji w każdym momencie i, i zawsze uda nam się zeskanować treść, która siedzi w QR kodzie No to, to jest coś naprawdę fajnego, bardzo mi się to spodobało. Z kolei tak zwane micrographic QR Code, czyli yy, mikrografia, mikronapisy, nie wiem jak to przetłumaczyć. To jest coś, co jak się na to patrzy, to się troszkę wymyka y, intuicji. To znaczy nie bardzo widać, w jaki sposób ta animacja ma działać, ale kurczę, to działa. To znaczy również każda klatka tej animacji i y, niezależnie od tego, czy te znaczniki położenia, czy ona akurat co w środku, czy na zewnątrz, czy to jest duże, czy małe, każda klatka jest tutaj legalnym QR kodem. Inny ciekawy pomysł, czyli edytor na stronie myqr.art Mówiliśmy wcześniej, że nie da się zrobić całego ekranu, całej treści QR-kodu białego. Albo, że no, nie da się tam nałożyć jakichś, jakiegoś obrazka, no bo musimy na to nałożyć maskę i ten obrazek tak naprawdę zostanie poszatkowany i de facto zniknie. No. Tutaj widzimy QR kod po prawej stronie, który ewidentnie nie powinien działać, a jednak działa. Co gorsza, możemy sobie w tym edytorze stworzyć taki QR kod i to nadal będzie działało. Dlaczego? No, tutaj sztuczka, sztuczka jest troszkę nielegalna. To znaczy, ja ręcznie usunąłem te znaczniki wyrównania ze środka. One w oryginale tutaj były. No, ale to zaburzyło mniej niż tam 7% QR-codu, mniej niż 7% kwadracików. Więc ten kod nadal da się odczytać. Natomiast, żeby zrobić coś takiego, no to. Twórca tego edytora nie trzymał się specyfikacji, aby to mogło zadziałać. Najpierw będziemy znali maskę, jaka zostanie użyta. No, tutaj nie będzie użyta najlepsza, wręcz przeciwnie, zostanie użyta najgorsza możliwa. Bo gdy mamy maskę, to będziemy sterować zawartością QR-kodu w taki sposób, aby te wszystkie bity w tym przypadku wyzerować, aby Ładunek był taki, że po nałożeniu maski, którą z góry znamy, dostaniemy taki właśnie biały ekran. No, musimy pamiętać, że jeśli na przykład blok jest numeryczny, no to trzema cyferkami jesteśmy, trzema dziesiętnymi cyframi w treści w ładunku qr kodu jesteśmy w stanie sterować dziesięcioma bitami tutaj na obrazku. Więc jeśli odpowiednio będziemy dobierać takie trójki cyfr, no to koniec końców dostaniemy to, o co nam chodzi, czyli w tym przypadku pusty ekran. No, tyle, tyle jeśli chodzi o jakieś te, różne ciekawostki. Zastanówmy się teraz, czy QR-kody mogą być niebezpieczne. No, intuicyjna odpowiedź, że chyba nie. Bo w jaki sposób? No, to jest tylko, tylko metoda zapisu jakichś bajtów albo metoda zapisu jakiegoś y, ciągu znaków, więc teoretycznie nic nam grozić nie powinno. No, ale okazuje się, że... Jeśli jakiś program ma funkcję odczytu QR kodów, to yy, ten napis, który odczytamy i przekażemy do programu, on może sprawiać problemy. I tak właśnie było w roku 2012, kiedy okazało się, że yy, jeden z kodów USSD. Czyli tych takich, które, które można wklepać z klawiatury telefonu i które mają jakieś specjalne znaczenie, włączały jakąś funkcję serwisową, że jeden z takich kodów, który tu widzimy po prawej stronie na ekranie, on powodował w, którejś, w którymś modelu Samsunga Galaxy natychmiastowy reset do ustawień fabrycznych. Bez pytania użytkownika, czy on na pewno chce potwierdzić taką akcję, po prostu, jeśli ten numer był wpisany i jeśli wciśnięto zieloną słuchawkę, no to wtedy natychmiast następował reset. Użytkownik oczywiście tracił jakieś tam swoje dane, zdjęcia, SMS-y, cokolwiek tam miał. Problem polegał na tym, że taki kod USSD można było dostarczyć do telefonu za pomocą QR kodu. Więc skanowaliśmy QR kod. Jeśli zeskanowaliśmy go programem, który miał nadane prawo do wybierania numeru telefonu, no to natychmiast następował reset. Podobnie mogło być z y, y, tutaj tagami y, NFC, czyli no, z takimi malutkimi układami elektronicznymi, które mogły przenosić jakieś informacje, y, na przykład jakieś linki, na przykład link do numeru telefonu. No i zeskanowanie takiego taga. NFC sprawiało, że również następował reset fabryczny, więc nie było to w sensu stricto zagrożenie wynikające z QR kodu, ale QR kod był tutaj nośnikiem informacji wystarczającym do tego, żeby użytkownik stracił jakieś dane. Inny przykład, sprzed dwóch albo trzech lat, więc dużo bardziej świeży, przeglądarka Firefox na Telefonach Apple z systemem iOS. Ona miała taki problem, że można było podawać czy skanować QR-kody, aby przejść na jakąś stronę, ale nieprawidłowo zaimplementowano izolację bieżącej strony, która była obecna na ekranie, od QR-kodu, który był czytany. Jeśli znajdował się tam jakiś JavaScript, to był wykonywany w kontekście aktualnie otworzonej strony co pozwalało na przykład na atak typu XSS. Na obrazku widzimy demonstrację takiego właśnie ataku. Innym typem ataku jest kod, który może być odczytany na więcej niż jeden sposób. No i tu można by się zastanowić, jak to w ogóle możliwe, przecież zawartość QR kodu jest ustalona raz na zawsze i nie powinna się zmieniać. No co do zasady tak, natomiast Wiele czytników yy, aplikacji czy, czytających QR-kody stara się pomóc użytkownikowi i próbować odczytać nawet te kody, które nie będą zgodne ze specyfikacją. No, przykład yy, Specyfikacja QR-kodu mówi jasno, które yy, elementy mają być czarne, a które białe. I negatyw QR-kodu nie jest legalnym QR-kodem, A mimo to niektóre aplikacje próbują odczytać taki kod, to znaczy sprawdzają i zwykły wariant i zanegowany wariant obrazka, bo może akurat użytkownikowi coś się pomyliło, nie wiem, wydrukował sobie negatyw, a mimo to chciałby odczytać. No to aplikacja stara się pomóc. Podobnie lustrzane odbicie QR kodu nie będzie prawidłowym QR kodem. I ponownie aplikacje starają się pomóc, na przykład w sytuacji, gdy użytkownik próbowałby zeskanować jakiś kod na witrynie sklepu, będąc w środku sklepu. No to zeskanuje lustrzane odbicie, jak w cudzysłowie na lewej stronie, a mimo to aplikacja mu pomoże, czyli pokaże zawartość tego QR kodu. I tutaj wchodzi Aleksiej Tichonow, który odkrył, że istnieje możliwość skonstruowania QR-kodu, który w lustrzanym odbiciu, tutaj na, na osi symetrii Szczecin-Rzeszów, że tak powiem, jeśli obrócimy dany QR-kod, to jego symetryczna forma nadal będzie się dawała odczytać, ale treść będzie już inna. W tym artykule tutaj naukowym, którego kawałek pierwszej strony widać, jest opisane, w jaki sposób autorowi udało się znaleźć taką kombinację. No to oczywiście w, tych, w obu tych wariantach QR-kodu, czyli zwykły i obrócony, są błędy, które były nieuniknione, no bo przypominam, że te wszystkie elementy typu informacje o formacie, no to one również były tu obracane i to była główna trudność, żeby dało się takie coś wyprodukować. Natomiast ba bardzo niecodzienne jest to, gdy weźmie się program, który ma takie właśnie heurystyki, który stara się pomóc i będziemy skanować tylko jeden z tych QR-kodów, albo lewy, albo prawy i za każdym razem wynik będzie losowy. Albo słowo Harry, albo słowo Bowik i nigdy nie wiadomo, które się trafi. Normalnie jak, jak kostka do losowania. No. Jest to bardzo nieprzyjemne i y, byłoby fajnie, gdyby w opcjach programu Istniała na przykład możliwość wyłączenia takiej heurystyki, a takiej możliwości nie ma, więc jesteśmy narażeni teoretycznie na tego typu ataki. I to chyba wszystko, co dzisiaj przygotowałem. Gdybyście chcieli wiedzieć więcej o QR-kodach, to zapraszam do odwiedzenia bloga informatykzakładowy.pl, gdzie w 2020 roku opublikowałem artykuł właśnie na temat QR-kodów. Znajdziecie tam trochę więcej informacji. Niż dzisiaj mówiłem. Znajdziecie też linki do stron, które zawierają na przykład generatory qr kodów albo optymalizatory treści pokazujące te właśnie bloki kolorowe, które pokazywałem, albo objaśnienie, w jaki sposób wygląda krok po kroku liczenie wielomianów z kodu, kodów Reda Solomona. Więc jeśli ktoś chce wiedzieć to więcej, to gorąco za, zachęcam do odwiedzenia bloga, i, i tam te informacje się znajdują. Gdyby ktoś chciał sobie wygenerować e, takie obrazki czy komponenty QR kodów, e, jakie znalazły się w tej prezentacji, albo które znalazły się w artykule, no to można zajrzeć na Githuba. Tam e, zmodyfikowałem pewną bibliotekę generującą QR kody w taki sposób, aby dało się je kolorować aby dało się rysować poszczególne elementy, czy też poszczególne sekcje QR-kodów. I to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że czegoś się nauczyliście. I co? Zapraszam do odwiedzania bloga i do usłyszenia przy najbliższej okazji. Cześć!